Ten przedświąteczny czas chciałabym się z Wami podzielić fragmentem książki Komu mruczy kot, opowiadaniem o pannie iglastej. Drzewko inne niż wszystkie. Pachnie nadzieją każdego roku. Tą nadzieją domowników, którzy je ubierają i zdobią. Choinka jest wróżbą na następny rok i dlatego tyle starań dokładamy, by ubrać ją najpiękniej, jak potrafimy, według możliwości, jakie mamy. Nie dość, że drzewko symbolizuje życie, to jeszcze dodatkowe ozdoby choinkowe projektują nasze pragnienia na jego jakość. Anioły symbolizują opiekę od wszelkiego złego. Cukierki, pierniki, pomarańcze i jabłka to przepis na słodkie życie. Orzechy złocone lub srebrzone szyszki to dostatek, który chcemy utrzymać bądź przyciągnąć. A iluminacja w każdej formie symbolizuje oświecenie duchowe i zmiany w myśleniu i postrzeganiu świata, wyostrzenie zmysłów. Kolory też nie są bez znaczenia. Czerwień lub pomarańcz to żywioł ognia, namiętności, miłości, energii działania. Biel to żywioł ducha, powietrza, nawiązanie do ochronnych rad naszych przodków, powiązanie z mocą Stwórcy. Zieleń to żywioł ziemi, życia, wzrastania, dojrzewania i nadziei na dobry zbiór plonów z zasianych ziaren w każdym aspekcie naszego życia. Złoty i srebrny to kolory bogactwa. Tak materialnego, jak i duchowego. Tylko od naszego stopnia świadomości zależy, który będzie przeważał lub czy pozostaną w równowadze. Niebieski to symbol żywiołu wody, rozprzestrzeniania się emocji i zmian następujących w wyniku naszych działań lub poddania się prądowi dokonujących się wokół zmian. Harmonijne łączenie kolorów w czasie dekorowania drzewka świątecznego sprzyja również stwarzaniu harmonii w życiu osobistym i rodzinnym. Nie bez znaczenia są w tym procesie pozytywne myśli, skupiona uwaga na ważnych dla nas sprawach i uczucia towarzyszące nam w trakcie ozdabiania. Te intencje mają swoją moc sprawczą, a nie tylko są według potocznego przysłowia materiałem do brukowania. Lalki są bardzo indywidualnymi ozdobami. Wyrażają nasze pragnienia lub oddają stan naszej duszy. Informują o indywidualizmie lub jego braku, o stereotopowym myśleniu lub innowatorstwie. O przywiązaniu do tradycji lub wychodzeniu poza ramy oczekiwań kręgu rodzinno-społecznego. Wyrażają nasz bunt lub akceptację. Najpowszechniejszymi lalkami pod choinką są figurki z szopki pasterskiej. Ale zaczyna się widywać już i innego rodzaju scenki rodzajowe związane z indywidualizmem osób, rodziny ubierających swoją pannę iglastą. Nie można też zapomnieć o naszych braciach mniejszych. Są przyjaciółmi, którzy razem z nami tworzą atmosferę i klimat domu. Dla nich również na niższych gałęziach pozostawiamy zabawki lub smakołyki do porwania. Mój kot Asfalt robi niezły użytek z czerwonych jabłuszek, na które natykamy się w różnych kątach domu, że nie wspomnę, jak zrzuca Mikołaja z czubka drzewka, zwinnie manipulując łapką z pobliskiej szafki. Moja poprzednia koteczka, Afrodity, niezwykle lubiła wspinać się na drzewko i bawić światełkami. Jedynym ratunkiem dla panny iglastej był spryskiwacz z wodą, na sam widok którego natychmiast uciekała. Radujcie się ubieraniem waszych drzewek i niech się wam marzenia spełniają. Życzenia zamieniają w rzeczywistość. Niech dobro przychodzi, a złość odchodzi. Zdrowie kwitnie i ogólnie niech wam się darzy. A na koniec ballada drzewa iglastego. Ballada elfa drzewa iglastego. Dziś rozdaję miłość. Mam jej worek. Bierz garść albo szczyptę, lecz pretensji nie miej.
Dziś rozdaję spokój, mądrość i rozwagę. Bierz według potrzeby, lecz poświęć uwagę. Pomyśl, ile z tego inni potrzebują, by się móc nauczyć, nim dom swój zbudują. Niech się Wam darzy.